Final Cut Pro daje naprawdę wiele możliwości. Jest też masa darmowych pluginów, a jeśli posiadasz też troszkę czasu i cierpliwości, to sam jesteś w stanie zrobić proste dodatki. Są też bardziej profesjonalne pluginy. Płatne. Od symbolicznych kwot płatnych jednorazowo, po grube tysiące subskrypcji. Pozwoliłem sobie sprawdzić kilka z nich na przestrzeni ostatnich miesięcy, by móc je omówić i doradzić, czy są one faktycznie potrzebne i warte swojej ceny, czy robią aż tak dużą różnicę w workflow i przede wszystkim, czy warto w nie zainwestować. A może to tylko strata pieniędzy i dobry marketing? Zapraszam do oglądania. Na początku zacznijmy od bardzo prostego pluginu, który uzupełnia lukę, jaką jest płynna animacja ruchu. Easy Ease. Final Cut Pro nie posiada opcji krzywych, które można zmienić, dlatego ten plugin to całkiem dobre rozwiązanie i przede wszystkim bardzo proste. Działa na zasadzie efektu, który wrzucamy na nasz plik. Tutaj zmieniamy położenie początkowe, końcowe lub pomiędzy za pomocą klatek kluczowych. I wybieramy interesującą nas animację. Wejścia, wyjścia, wejścia i wyjścia w wielu wariantach. Dodatkowo możemy kontrolować wielkość, rotację i motion blur. Tak jak mówiłem, bardzo proste, ale skuteczne narzędzie, dzięki któremu ruch i animacje nabierają płynności w kilka kliknięć. Cena? Aż $49, czyli na dzień dzisiejszy około 180 zł. Wydaje mi się to dosyć dużo jak za coś tak bazowego, co powinno być wbudowane w sam program. Plus jest taki, że jest to jednorazowa płatność, a plugin jest przypisany do konta FX Factory. Osobiście czasem korzystam, bo to najszybszy sposób na prostą animację, ale naprawdę świetną alternatywą jest darmowy plugin od użytkownika Tapsa, o którym mówię w innym filmie z darmowymi pluginami. Zachęcam do obejrzenia. Drugi plugin, który testowałem, to Color Final 2 Pro. Jest to plugin, który ma za zadanie ułatwić proces color gradingu. Nie ma tu żadnej magii, która w sekundę zrobi swojego vlogu hollywoodzki film, ale jeśli zależy ci na wygodniejszej pracy z kolorem, może się przydać. Plugin ten daje kilka narzędzi, których w Final Cutie po prostu nie ma w takiej formie. Co nie znaczy, że nie można takich efektów osiągnąć. Po prostu jest to zmieniony interfejs tego samego narzędzia. Tak samo jak Color Wheels i Color Board. Na przykład mamy tutaj 6 Vector Scopes, możliwość pracy w Log Wheels i opcję zapisywania własnych presetów. Color Finale robi dokładnie to samo, ale w jednym miejscu bardziej przejrzyście i ergonomicznie. Cena? $149, czyli około 540 zł. Trochę sporo, jeśli pomyślimy o tym, jak o zmianie wyglądu konkretnych narzędzi. Ale jeśli często kolorujesz i zależy ci na zapisywaniu presetów i pracy w bardziej filmowy sposób, to czemu nie pracujesz na DaVinci Resolve? A tak na serio, może i finalnie da się przyspieszyć workflow, ale na to trzeba poświęcić trochę więcej czasu. Osobiście korzystam czasem jako ciekawostka, ale nie jako główne narzędzie, którym chcę ten plugin być. Z tego co czytałem, ludzie skarżą się na niestabilność i błędy. Ja nie miałem żadnych problemów, ale może to zależy od wersji Maca. Muszę też powiedzieć, że licencja obejmuje 2 urządzenia, więc możesz korzystać z niego na 2 oddzielnych stanowiskach. Kolejny plugin to praktycznie wszystko w jednym, od Motion VFX. Jest to firma, która od lat robi największą bibliotekę dodatków do Final Cut'a i nie tylko. Od prostych efektów, przez przejścia, nakładki, aż po naprawdę rozbudowane pakiety do montażu całych projektów. Zrobili nawet własne narzędzie do rotoscopingu, jeszcze przed wprowadzeniem Magnetic Mask przez Apple. A dodatkową ciekawostką jest to, że twórcy pochodzą z Polski. Nie ze zdolniachy, o których nikt nie mówi. Jakość wykonania tego pluginu, a raczej tej biblioteki w M-Extension, jest bardzo spójna z samym Final Cutem. Wszystko wygląda prawie jak natywne. Działa stabilnie i jest tak przygotowane, że praktycznie od razu można wrzucać na timeline i montować. Mamy tutaj tak dużą ilość efektów, że zajęło mi kilka dni, żeby je wszystkie przejrzeć i nie ma szans, żeby je wszystkie wykorzystać. Całość jest podzielona na kategorie swoich właściwości, np. ruchy kamerą, infografiki, placeholdery, efekty, przejścia, ale też na kolekcje, których co praktycznie 2 tygodnie trochę przybywa. YouTube, Cinematic, prezentacja, technologie, śluby. Znajdziesz tutaj wszystko i dopasujesz do własnego stylu. Są tutaj bardzo proste nakładki, dzięki którym osiągniesz niesamowite efekty w kilka kliknięć. Te same efekty próbując uzyskać na przykład w After Effects czy Motion, o ile byłoby to możliwe, zajęłoby wiele godzin. Nawet na nowszym sprzęcie.
twórcy prowadzą też kanał na YouTubie, gdzie dzielą się praktycznymi trikami z wykorzystaniem ich pluginu i nie tylko. Więc nie jesteś pozostawiony sam sobie z tak przytłaczającą ilością możliwości. W kilku pakietach mamy też mCaptions. Jest to chyba jedyny tak dobrze i stabilnie działający plugin do napisów. Działa całkiem akuratnie i ma naprawdę fajne opcje napisów, które można customizować. Dosyć prosty w obsłudze, ale wymaga wyeksportowanej ścieżki dźwiękowej. Teraz cena, czyli pewnie ten największy minus. Ta w zależności od pakietów potrafi być naprawdę wysoka. Mamy dostępnych kilka planów. Ciężko mi polecić ten, który przyda Ci się najbardziej, ale musisz wiedzieć, że ogólnie te wszystkie pluginy są w formie subskrypcji, a koszt od kilkudziesięciu to nawet kilkuset dolarów, co finalnie jednorazowo daje nam nawet powyżej 2000 zł w skali roku. Czy warto, jeśli robisz projekty komercyjne, gdzie czas to pieniądz? To według mnie tak. W kilka minut uzyskujesz efekt, który ręcznie, w Motion czy w Afterze zajmuje kilka godzin. Sam korzystam z niego praktycznie przy każdym zleceniu i własnym nagraniu. Ale jeśli bawisz się montażem hobbystycznie lub nie jest to twoje główne źródło dochodu, to zdecydowanie lepiej inwestować te pieniądze w coś innego. Ostatni plugin, a właściwie twórca, którego chcę Ci pokazać, to Ryan Nungle. To twórca, o którym mówiłem już w filmie z darmowymi pluginami, ale dzisiaj pokażę Ci wersję płatną. Masa efektów z różnych kategorii podzielone na różne paczki w różnych cenach. Mimo że sporo z nich to po prostu fajne VFX-y przydatne do szybkich reelsów, a o tym też robi świetne poradniki, to przy dobrym pomyśle i estetyce można je wykorzystać nawet do real estate'u i robić z tego dosłownie swój znak wodny. Każdy efekt ma często sporo opcji customizacji, dzięki czemu możesz dostosować je do swojego stylu, a jednocześnie działają stabilnie i nie przeciążają projektu. To duża różnica w porównaniu do wielu tanich pluginów, które potrafią bardziej przeszkadzać niż pomagać. Sam korzystam z kilku jego paczek i jeśli czegoś brakuje w Motion VFX, to paczek od Ryana. Pluginy są w formie plików do ściągnięcia, które umieszczamy w konkretnym folderze z efektami lub przejściami. Bardzo proste i na zawsze. Cena? Większość z nich to koszt w granicach kilku do kilkudziesięciu dolarów. Więc nie są to inwestycje na poziomie Motion VFX. Dla osób, które chcą mieć konkretne, dobrze zrobione narzędzia, bez wchodzenia w wielką subskrypcję, to moim zdaniem świetna opcja. Final Cut Pro sam w sobie daje ogromne możliwości, ale to właśnie pluginy uzupełniają braki Apple i sprawiają, że montaż staje się szybszy i bardziej kreatywny. Często po prostu też wygodniejszy. Niektóre dodatki jak Easy Ease czy Color Finale uzupełniają braki w samym programie. Inne jak Motion VFX czy Ryan Nungle otwierają drzwi do zupełnie nowych stylów i efektów. Pytanie tylko, czy naprawdę ich potrzebujesz, bo jeśli montujesz hobbystycznie i dopiero się uczysz, wystarczą Ci darmowe pluginy i własne kombinacje w Motion. Ale jeśli montaż to Twoja praca, a czas przekłada się na pieniądz, wtedy inwestycja w profesjonalne narzędzia może się zwrócić już przy kilku projektach. Linki do pluginów oczywiście w opisie. Dzięki, cześć.